Chcesz coś zmienić w swojej okolicy czy w regionie? Widzisz potrzebę konkretnych inwestycji, które podniosą jakość życia Twoją i Twoich sąsiadów? Budżet Obywatelski to inicjatywa, która przenosi decyzje o wydatkach regionalnych bezpośrednio w ręce mieszkańców, również w Twoje ręce. To w sumie aż 8 milionów złotych podzielone na pulę wojewódzką w wysokości 4 milionów złotych oraz 24 pule powiatowe po 166 tysięcy złotych na powiat. Projekty wojewódzkie mają charakter inwestycyjny i remontowy. Z kolei zadania powiatowe są bardzo różnorodne. Od sportu poprzez bezpieczeństwo publiczne, turystykę, edukację ekologiczną, po kulturę czy rehabilitację zdrowotną. W dotychczasowych edycjach zorganizowano na przykład strażacki turniej sprawnościowy dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Grabów. W gminie Sędziejowice stworzono 4 murale, które spowodowały, że stare budynki otrzymały nowe życie i stały się wizytówką 4 miejscowości. Przykładem projektu z puli wojewódzkiej jest natomiast modernizacja pomieszczeń fizjoterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Skierniewicach, z którego korzysta niemal 3000 pacjentów rocznie. Po pozytywnym zaopiniowaniu to mieszkańcy Łódzkiego decydują ostatecznie o ich realizacji poprzez głosowanie. Zwycięskie inicjatywy zostają włączone do planu działań województwa i realizowane są w kolejnym roku. Pomysłodawca nie musi się martwić o wykonawstwo, bo zwycięski projekt staje się zadaniem samorządu i to on za niego odpowiada. W 2024 roku zrealizowanych zostanie aż 114 działań, w tym 8 wojewódzkich i 106 powiatowych. W 2023 roku w głosowaniu nad projektami obywatelskimi w województwie łódzkim padł rekord. Oddano ponad 113 tysięcy głosów. Inicjatywa cieszy się więc coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. We wszystkich dotychczasowych edycjach zgłoszonych zostało ponad 1500 projektów, a w trakcie głosowań mieszkańcy Łódzkiego na wspierane przez siebie projekty oddali łącznie ponad 500 000 głosów. Budżet Obywatelski to przede wszystkim platforma współpracy i wspólnego kształtowania przyszłości. Razem budujemy region, który słucha swoich mieszkańców.